Kto jest za przyjęciem? Kto jest, proszę o przedstawienie bardzo. Przepraszam. W sprawie pozytywnej opinii o współpracy z dzielnicą 12 i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej. Paragraf pierwszy nie opiniuje się pozytywnie. Współpracę i wyraża się uznanie dla Klubu Sportowego Baszta jako instytucji zasłużonej dla rozwoju samorządności lokalnej dzielnicy poprzez przyznanie medalu z okazji 20-lecia istnienia dzielnicy miasta Krakowa. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Klub Sportowy Baszta od wielu lat zajmuje się krzewieniem kultury fizycznej i sportu na terenie dzielnicy 12 poprzez organizację różnych zajęć sportowych. Aktywizuje również dzieci i młodzież, również dorosłych do uprawiania różnych dyscyplin. Od lat aktywnie współpracuje z Radą Dzielnicy 12. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Kto jest wnioskodawcą? Zarząd. Zarząd. No może ja wyjaśnię jeszcze, że Klub Sportowy Baszta będzie obchodził jubileusz 20-lecia istnienia, które przypada na grudzień tego roku. Była to inicjatywa osób z osiedla Nowych Bieżanów. Po przemianach gospodarczych powstał klub. Do tej pory w historii klubu było 4 prezesów. Z ciekawostek dodam, że klub organizuje mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski są, to taka ciekawostka, że cymberdek. Przyjeżdżają zawodnicy. Mistrzostwa Krakowa są dzień wcześniej, mistrzostwa Polski są dzień później. I te mistrzostwa Polski są organizowane od 10 bodajże lat. Od 10 lat. No myślę, że tyle. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja się chciałam zapytać w paragrafie pierwszym. Jest napisane, że jest to instytucja założona dla rozwoju samorządności. Czy to ma związek? Zasłużona. Tak, ale rozwoju samorządności lokalnej. To znaczy, to ma związek z koniecznością wskazania jakiegoś uzgodnienia, bo nie bardzo rozumiem. Znaczy, ogólnie medale miały te, które. Samorządności. Ja rozumiem, że ewentualnie krzywienie kultury fizycznej, sportu, różne takie rzeczy, ale rozwój samorządności. No w jakimś sensie tak, no bo klub wpisał się w pejzaż samorządności. Rozumiem, że chodzi o to, że dla rozwoju kultury fizycznej byłoby bardziej właściwe, tak? Znaczy do tej pory oczywiście za każdym razem dla charakteru medalu, już odpowiem, dla charakteru medalu do tej pory zawsze było to używane dla rozwoju samorządności. Natomiast rzeczywiście przy klubach sportowych, no ale wydaje się, że jeżeli był ten przy pozostałych klubach, to powinien być dawany. Oczywiście no, klub bardziej jest dla idei krzywienia kultury fizycznej i sportu, natomiast no też to jakaś samorządność jest. Ale to też jakaś samorządność, była to inicjatywa oddolna 20 lat temu, kiedy klub powołano do życia. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo ktoś się go poddaje pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.